Zaksa na pewno jutro wyjdzie naładowana, będzie chciała wygrać i pokazać swoje umiejętności na wysokim poziomie. Także my na pewno spodziewamy się ciężkiego, zaciętego pojedynku, który mam nadzieję, że to my wygramy. Myślę, że tamten sezon to był tamten sezon. Zaksa była lepsza w tamtym sezonie, zdecydowanie lepsza. Nie pozostawiła nam złudzeń i w Lidze Mistrzów, i w Plus Lidze. No było to na pewno bardzo bolesne, bo super by było, czy zdobyć Mistrzostwo Polski po raz drugi, czy zagrać w finale Ligi Mistrzów. Nie było nam to dane. Mamy nowy sezon, nowy trochę Jastrzębie, bardziej nowa Zaksa, nowe trofeum i mam nadzieję, że to my powiesimy sobie nowy proporczyk na hali. Na pewno jakieś przesądy, ktoś może wierzyć, ale sądzę, że my jako cała drużyna nie patrzymy na to tak, że nie wiem, lepiej przegrać super puchar, żeby potem wygrać Mistrzostwo Polski. Chcemy wygrać to trofeum i zrobimy jutro wszystko, żeby tak się stało. Myślę, że ciężko wyrokować, bo tak naprawdę do tej pory tylko 5 kolejek obecnego sezonu. Wiadomo, my jeszcze nie straciliśmy punktu Zaksa, natomiast przegrała już jakieś spotkania, ale wiemy, jakie tam są indywidualności po drugiej stronie siatki, wiemy, jakich mają świetnych zawodników, jakim przede wszystkim są kolektywem i super drużyną, także na pewno będzie to wyrównane spotkanie i na ten moment nie podjąłbym się tego, żeby wyrokować, kto wygra. Przez ostatnie 2 lata na pewno Zaksa dominowała w lidze i pokazywała potężne umiejętności, więc no, pierwsza szansa na pierwsze trofeum w sezonie i gdzieś tam ta rywalizacja między nami a Zaksą od 2 lat jest, więc zobaczymy, kto jutro podniesie ten puchar. Mam nadzieję, że to będzie nasza drużyna. Kalując, patrząc, to teoretycznie najmniej ważne trofeum, bo trochę inaczej się, trochę inną miarę się przykłada do tego superpucharu niż do tych kolejnych trofeów, o które gra się w drugiej części sezonu. Natomiast zrobimy wszystko, żeby je wygrać, bo wiadomo, że jak już się przyjeżdża i gra w jakimkolwiek trofeum sygnowanym przez ligę o coś najlepszego w Polsce, to wypada zostawić swoje 110%, całe serce i po prostu to wygrać. Jeżeli dobrze zagramy na swoim poziomie, na którym potrafimy, to na pewno postawimy się za Zaksie i będzie im bardzo ciężko jutro.